zostanie nasza księga miłości. Nasza największa tajemnica. Nigdy, nigdy nie będziesz z żadną inną kobietą. Zawsze będziesz słyszał mój śpiew. Piotr, na miłość boską, co ci się stało? Wiem. Ale teraz... Zwykła męska próżność. Teraz. Dziś. Ile razy było to dzisiaj? I sam potem wiesz. Jak nadchodzi czas tych koszmarów, musi mi wystarczyć to, że ciebie kocham. Czekam, aż to minie. Nareszcie znalazłam! Pierwszy raz znalazłam! Cztery listki! U państwa strumieńskich sielanka. Znów cię nosi. Nosi. Niedługo pól zabraknie. I kwiatków na łące. A ty byś chciała do zielniczka. Natury nie ujarzmisz. Jak wśród roślin, tak wśród ludzi są tylko prawa natury. Nie ma miłości. Kim jest ta młoda osoba? Opiekunka naszych dzieci. A poza tym? Uczciwą panną z dobrego domu, za którą odpowiadam. Adieu. Adieu, kuzynko. Powinieneś z nim porozmawiać jak mężczyzna. Już się i nasi chłopi skarżą, że go za swoje córki spalą. Wujku Mariuszu, wujku Mariuszu, jak to dobrze, że przyjechałeś! Wujku Mariuszu, pomóż nam! Nawet panna Paulina nie może go dosięgnąć. Wujku Mariuszu, pomóż!
Dzieciaczku, chodź. No chodź. Paweł przyjechał. Pawełek przyjechał. Zobacz, Olu. Witamy, księdza, proszę. Zniknął Pawełek. Teraz to już Paweł. O, poważny. Inny. Szkoła odmienia. Najważniejsze, że już w domu. Prosimy do nas takie święto. Prosimy. Najważniejsze, że już przy rodzicach. Ale wybaczcie, moi drodzy, muszę wracać. Czekają na mnie. Bądź zdrów. Dziękuję ci. Za nich, za Pawełka. Za wszystko. Dziękuję. Pawełku! Zostawiłaś szal w ogrodzie. Angela. Angela. Jesteś wariat. Ja jestem twoją żoną, a nie kochanką. To był ukochany jej skarb. To była nasza wielka tajemnica. Spójrz tu. Piękne, prawda?
gdybym cię nie kochał, nigdy bym ci tego nie pokazał. Spójrz. Teraz już nie mamy przed sobą tajemnic, prawda? A tu... Olu, nie śpiewaj. Proszę cię, nie śpiewaj. Przed śmiercią zaczęła nucić. Pod wpływem obłąkania. No to ją naśladuję, do rozkazu się stosuję. Nie śpiewaj! Nigdy więcej nie nałożę tych bzdur. Komedia. Komediant. I mama ma jasne włosy, i Lenka, i Adaś. Dlaczego tylko ja jestem taki rudy? Była kiedyś kobieta, która miała takie płomienne włosy. Była.
Tylko ty jesteś do niej podobny. Tylko ty. Skoro już razem chodzimy na polowania, to chodź. Wprowadzę cię w inne tajemnice. Chodź. O. Widzisz? To było miejsce radości i szczęścia. Nasz świat. To był kościół? Nie, kaplica babci. Potem przerobiliśmy to na atelier. Bo widzisz, ja miałem kiedyś pierwszą żonę. Ona malowała, czarowała inny świat. Spójrz, ile tutaj jest zagadek, dziwów. Posłuchaj. To ocean. Piotr! Słuchaj, tylko my do niej należymy, rozumiesz? Nikt inny. Przed nikim nie możemy jej zdradzić. Prowadzisz go na złą drogę. To wasze oddzielanie się od nas. Paweł przestał już przychodzić do mnie ze swoimi sprawami. I wczoraj to pytanie. Czy jestem jego mamą? To tak, jak ty byś mu to mówił. Nie uznaję twojej pierwszej żony. Nigdy nie była matką, nie mogła zostać matką. Przecież wiem, że się tam zamykasz. Nigdy mi nie chciałeś pokazać jej obrazów. Nigdy mnie tam nie zaprowadziłeś. Ale ja przecież potrafię uszanować twoje tajemnice. Jakie to śmieszne, inne włosy. Lato u dziadków, kiedy spotkała się cała rodzina. I nasze późniejsze u dziadków spotkania. Inny tu duch panuje, a i ty inny. Był czas, kiedym prawdziwie lękał się o ciebie. Diabolika! Zostawmy proszę księdza. Dziękować wypada,
że opuściła ten świat, choć grzech mnie, księdzu, tak mówić. To na pewno. Straszne. Nawet zniknęła jak topielica. A ocalenie jej zawdzięczasz. Jej. Ja co dzień modlę się za was. Co dzień. A ty? Ja też. Ale nie tak, jak powinieneś. Nie tak. On też nadużywa darów natury. Pyszy się swoją złudną siłą. Nieborak. Ksiądz Huk już zupełnie wziął pod sukienkę twego zacnego męża. Tobie by się też przydało zamiast gonić za chłopskimi córkami. Czyżbyś im zazdrościła? Prawdziwej swobody? Pokaż. Wspaniała, wspaniała. Tu jest cała. Pan z Piotrem. A tu? Popłyniesz łódką. A my zgarniemy je z brzegu. Tam kaczowisko jest wyborne. Głównie świstuny. Nie, łódką nam okrzyszka nie dotrze. Kaczka owszem tam jest, ale siedzi głęboko. A nawet jak się zerwie, to pójdzie na bagna. Dlatego biorę czarta. Cenię pańskiego czarta. Kuraki mi stawia przedno. Ale co innego pies w suchym polu. Kiedy w tym rzecz, to jest pies na wszystko. Wszystko, co żyje. Pies psem, ale na mokrzyskach bym nie radził. O! To weźmy siarcze łąki. Siarcze łąki. Zawsze tam kaczka bardziej pospolita. Ale przynajmniej sobie popukamy. Zobacz. To widziałeś? Nie, ja tam wolę żywe. No pewnie. Natura. Zawsze lepsza. A więc jutro o 3:00 u mnie. Do widzenia. Do jutra. Do widzenia. Do jutra.
Nasz kawaler zawsze w pędzie. Piękna lankastrówka. Widzieliście? Zacna broń. I składna. Podobną dał mi ojciec po pierwszym polowaniu zbiorowym. Przydałby się jej wycior. Prawda, Piotrze? Knieje. Do was ostatni przyjeżdżał na lowy. Ostatni król, co nosił kolpak witoldowy. Ostatni z Jagiellonów wojownik szczęśliwy. I ostatni na Litwie monarcha myśliwy. My nie na niedźwiedzia się wybieramy, my na kaczuszki. Proszę, proszę. Ha, a może byś tak hrabiego Fredry z trofy przypomniał? Śpiewaj. Jesteś piękna, najpiękniejsza. Jedziemy, panowie, jedziemy! Na co czekamy? Pana Mariusza zawsze inne polowania interesowały. Na tamte się nie spóźnia. Jeszcze przodem. Pójdę po niego, to was dogonimy.
patrzyłem na inną kobietę. Ty, ja cię znam lepiej niż myślisz. Ty niczego mnie nie przepuścisz. Niczego! Nic już do mnie. Nie dam się. U nas będzie miał opiekę. Tak, tak. Ale żeby tacia tak paraliżu od huku strzelby? Niesłychane. O pana Strumieńskiego może pani być spokojna. Zrobił, co było najlepsze. Bo wścieklizna to... ho, ho, nie żarty. Ale w każdym razie wszystko w porządku. Do widzenia. Do widzenia. Boże, Boże. Olu. Olu. Już nie ten sam Pawełek. Olu, główka wyżej. Ale za to mamy Pawła. Zobacz, jaki dzielny chłopak. Olu, główka wyżej. Takie złe wpływy. No i oczywiście ty mu na wszystko pozwalasz. Mnie już nie słucha. Jakieś tajemnice. Czy ty w ogóle wiesz, gdzie on znika wieczorami? Wielka poprawa. Wielka. Wszystko dzięki łaskawej pani. Kto by to pomyślał? Mariusz mnie będzie do rozmowy przywoływał.
Zresztą, co to za rozmowa? Ledwo duka, biedaczek. Ale dusza... Dusza się do kościoła zwraca. Mariusz. Całe dzieciństwo się z nim chowałam. Co niedzielę to mszy służył. Ksiądz nie wie nawet, jaki on był dawniej. Dopiero potem... Życie z niego zrobiło cynika. Proszę wybaczyć, ale obowiązki czekają. Przepraszam. Z pamięci mi wyszła. Narysować prawdziwie już nie potrafię. Teraz masz prawdziwe szczęście. Jak widzę was na tym ganku. Szczęście, ksiądz powiada. A tak, tak? Tam to było szaleństwo. Opętanie, czar jakieś nad tobą wyprawiała. Najwyższy czas zrzucić ciężar grzechu. Co też, ksiądz? No tak. Twoja żona wciąż u mnie bywa. Choć przewin wielkich nie ma. A ja to mam? Ze starych się nie wyspowiadałeś. Ksiądz ciekaw widzę. Nie należy kryć duszy. Co się wtedy działo? Te nocne jazdy na koniu. Nago. Diabolika. Podglądałeś? A ja już w szkole podejrzewałem, że chodzisz podglądać. Nie dworuj sobie. Wincenty na to stary grat przy tej diabolice. Tyś oszalał. Ręczę, że takiego ciała ksiądz w życiu nie widział. Oj, zapłacisz ty za to. Zapłacisz. Do usług, proszę księdza. Zawsze do usług. Nie odwiedzałem pani, bo mnie matka zamykała. Może pani coś potrzebuje? Może pani coś rozkaże? Niech pani przemówi do mnie. Czy jesteś moją matką? Boże! Pawełek!
fioletowe, czerwone, czarne. Nieprawda, czarnych nie ma. A widzisz, że są? Nie oszukuj, dawaj. No i co? Nie ma. No pokaż, gdzie są, no. Pawełku, twoja lekcja. Dlaczego ci ręce drżą? Dzieci, nareszcie, tatuś. Tatuś! Przyszedł. Cami przywiozłeś. No, ty moje, no, masz i ty. Załatwiłem wszystko. Odwiedziłem doktora. Powiedział, że sprawa wścieklizny już jest niegroźna. A spotkałem Nawłockiego. Był z Jelonkiem. Wiesz, z którym? Z tym z Gorczycy. Mhm. Chcą fotografować naszą okolicę, zamówili się na jutro. On jeździ z jakąś damą, aktorka, artystka. Nazywa się panna Brestajko. Uła. Głowa. Okropnie mnie boli głowa. Cały dzień w mieście. Tam wytrzymać trudno jest godzinę. Strasznie mi boli głowa. Połóż mnie, dziecko. Okropnie mi boli głowa. Tato, stała się straszna rzecz. Byłem, no wiesz gdzie. Tato! Czy ja w końcu jestem? Nie wszystkie sporty są godne. Ja sam na przykład porzuciłem rower. Jako niezdrowy. A zarazem nieszlachetny wynalazek, świadczący o skarlaniu ducha. I... Brawo! Brawo! Tak jest, mój błąd! Fantastyczne! Fantastyczne! Tenis! Tak wspaniałego! Ciekawa jestem tych osobliwości nad rzeką. Nim pan Jelonek przygotuje instrumenta, może zechce mi je pan pokazać. Thank you.
A skały rozrzucane po naszej okolicy też mają swoją historię. Kiedyś był tu kościół. Diabeł grał w nim na organach. Niebo zesłało piorun niszczący. Diabeł? Tak. Kto wie, może demon. Ale nie grał na organach, lecz ukradł je z kościoła, a uciekając pogubił. Organy spadając na ziemię, zmieniały się w głazy. Tak, tak. Dla mnie o wiele ciekawsze jest powstanie tych skał. Tak, jak je tłumaczy geologia. Jaka piękna, żywa natura. Te kwiaty dostałam dziś rano od męża. Sam je zrywał o rosie. Pozwoli pani jedną z róż wziąć sobie na pamiątkę? Panie Władysławie, zrobi pan krzywdę pani domu. Może i pani sobie jedną wybierze. Teraz do dzieła. Chwytajmy okiem aparatu wszystko dookoła. Las, nas i czas. Ja, a właśnie, że ja. Słuchajcie mnie, to ciekawe. Ostrożnie. No, ta czarodziejska skrzynka ma swojego przodka. Kamera obskura. Zwyczajne czarne pudło. Ostrożnie. Tutaj, w przedniej ściance, maleńki otwór, przez który promienie słońca wpadając, odbijają na tej ściance obraz. Do góry nogami. Nie, nie, nie jest to takie świetne. Ten wynalazek pozwoli wam... Chciałbym mieć ten kwiat. Pani wepniemy inny, który razem za chwilę zerwiemy. Wolno tylko pocałować. Kochani sąsiedzi, skupmy się. Proszę państwa, aparat widzi wasze dusze. Następca tronu może przejdzie tutaj. A państwo bliżej, bliżej czuć. Obraz nasz przedstawi rodzinę. W tym artystycznym momencie przeżyjemy miłość, harmonię współmałżonków i oddanie dziatwy. Spójrzcie tam. Wieczność. Waszym potomnym w oczy. W aparat, mili sąsiedzi, w aparat pozostaniecie młodzi, piękni i szlachetni. Śmiało możemy przejść do przodu i, no tak, możemy zaczynać. A więc, uwaga! Oh, wonderful, jaki piękny szlachecki dwór. Tak, proszę państwa, i to już wszystko. Oto ten genialny wynalazek. Pawełku. To? Delikatnie, maleńko. Zaraz ruszymy na wyprawę. Weź to. Ruszamy. Czy są wszyscy? Dobrze. Którą alejką teraz? Tam.
Nasza natura banalna jest i pospolita, wrażenia jedynie wzbudza. Czy widziała pani kiedyś krajobraz podmorski? Nie. Ja mam tutaj galerię obrazu, której nikomu nie pokazuję. Państwo sobie fotografujcie, a ja pokażę pani kaplicę babki. Taki nostalgiczny pejzaż, jak z legendy o organach. Ależ tam nie wolno wchodzić, to zapuszczona część ogrodu. Nie wolno? Dlaczego? To ja właśnie muszę tam pójść. Szacowny pan małżonek. Chciałoby się, ale większy apetyt niż mężczyzna. Zapraszam się koniecznie na lekcję tenisa. Odwiedzę państwa. Jak tylko przygotuję zdjęcia, pamiątki tego cudownego dnia. A panu zostawiłam dziś prezent.
Oleńko, to ja. Nie bój się. Przez sen tylko. Oleńko, nic ci nie jest, prawda? No powiedz, powiedz, że ci nic nie jest. Wody. Już, Oleńko. Już, kochanie, chodź, chodź, chodź. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dziękuję. Tu. Jezus Maria. Jezus, Jezus Maria. Już cię nie boli, Olu? Tu. Tu boli taki niepokój. Olu, czy ty mnie kochasz? A kogóż mam kochać, jak nie ciebie? Któż jest od ciebie lepszym? A ty? Czemu ty nie jesteś ze mną szczery? Co się tobie stało? Tajemnice z Pawełkiem, inne tajemnice. Dobrze. Powiem ci, Olu. Widzisz, ja chciałem ci już dawno powiedzieć i nawet zaprowadzić do kaplicy. Ale bałem się. Nie, ja właściwie nie bałem się. Nie, ja nie mogę tego powiedzieć. Ja jestem związany przysięgą, jestem związany tajemnicą. Wczoraj prowadziłeś tam gościa. Pawełek też znika w tamtą stronę. Dobrze, Olu. Rozwiąż mi usta posałunkami. Czy ona mnie kochała? O nie. To nie była miłość. To były zmysły, ale zazdrość była jeszcze większa niż zmysły. A ta jej śmierć wśród takich dziwnych okoliczności to nastąpiło. Ona znalazła przed śmiercią sposób, żeby na całą mą przyszłość rzucić obraz swego ciała. Obraz swojego ciała. Widziałaś go, Olu? Nie? Widzisz, ona mnie hipnotyzowała, wmawiała we mnie. Jeśli umrę, zamieszkam w tobie do końca życia. Będę w tobie w każdej chwili. Olu, Olu, powiedz, jak z tą klątwą zerwać? Ja sam się boję. Nie, właściwie, Olejko, nie, ja się nie boję, ale widzisz, no jest w nas jakaś dusza pogańska. Wiara w duchy, w krwi to mamy. Ty sama, Olejko, masz przecież jakieś trwogi niewytłumaczalne. Olu, czy pójdziesz ze mną? Tam? Tak. Niech widzi. Niech widzi. Niech patrzy na nas. Przerwij naszą miłość. No, przerwij! Wiesz, co robiłem? Klęczałem przed nią, o tak! Cały świat mi sobą zasłoniła. Oślepiła mnie. Zaczarowała. Jeśli mnie kochasz, ty się nie uśmiechaj. Powiadam ci, nie uśmiechaj się, bo ci z tym nie do twarzy. Chodź tu, chodź, patrz na ten obraz, no. No, co ty myślałaś, no? Modlił się dziad do obrazu, tak? A obraz ani razu, tak? Patrz, widzisz? Patrz, patrz! Co ty robisz? Ożalałeś? Nie, to nie jest moja krew, to jej krew.
grosza. Niech raz wreszcie pryśnie ten czar. Wariata i drwił ze mnie. Skąd się tu wzięła ta podwiązka? Popatrz. Może to jest twojej Angeliki, co? Może ta pani stamtąd zeszła i to zdjęła, co? Już jesteś w domu. Wszystko już będzie dobrze. Taki duży Paweł i wpadać do wody. Poleżysz parę dni. Wszystko będzie dobrze.
jesteś już mężczyzną. A ona piękna. Piękna. Z okna widziałem. Anioł. Znowu ty. Chodź, syneczku. Thank you.
Sam ksiądz wie najlepiej, ile lat w milczeniu znosiłam. Doczekałam się, tak jakby ją wypędzał. Zatrzeć. Wszystko zatrzeć. Z duszy musi wyrwać, a nie mury kruszyć. Może obiecał kaplicę przy kościele postawić. Tu przecież takie pustkowie. Bo też i ma za co o przebaczenie prosić. Idź już, dziecko, idź. Cieszę się, żeś wreszcie zrzucił ten ciężar z piersi. Ola była mi i jest istotą najdroższą. Domyślałem się. A Bękart zostanie zawsze Bękartem. Ty Ostrumiańskim?
A o kim? Kim on jest, ten cały Strumieński? Gdyby nie Ola, zachciało się Hamowi panienki z pierwszego domu. Palił się do niej, kupił ją. Ona zrobiła go panem, ona. Moja Ola. Jakże ty możesz tak? Hamon, zwyczajny niegodzien Oli. I ty to mówisz? Ty, któryś ogniem rząd strawiony, granicę przekroczył i w związek kazirodczy wszedł, kuzynem jej będąc. Chodźcie, dzieci. Powtórzymy modlitwę. Pawełku. Chodź tu, dziecko, chodź. Poukładaj mi ten zielniczek. Piętnaście lat. A wtedy zdawało się, że w ogóle do ślubu nie dojdzie. A teraz... przyjemnie popatrzeć. I Paweł. Pawła to wam najbardziej zazdroszczę. Będzie mi go brakowało. Wyjeżdża do szkoły. Pamiętam twoje teorie. Jak wśród roślin, tak i wśród ludzi. Nie ma miłości, są tylko prawa natury. Czy dalej tak uważasz? Jutro wracam do siebie. Dziękuję wam za opiekę. Ciągnie mnie do natury. Nie myśl za wiele. Sianokosy, wykopki, oranie. To też natura. Paulina.
ostatnie dni to nikt go nie widział. A teraz był, koło bramy leżał. Pewnie zdech. Zakopcie go gdzieś, żeby go psy nie gryzły. Stoi! Stoi na Boga, stoi!